Kultura na weekend. Dzisiaj będzie o poezji, która sprzedała się w milionie egzemplarzy, o polskiej podróbce i trochę będzie wierszy miłosnych. Wchodzę do Empiku, a tutaj na ladzie po raz pierwszy w życiu widzę tomy poetyckie. Jest to przede wszystkim Rupi Kaur, Mleko i miód, bestseller światowy. Książka, która znalazła się na szczycie bestsellerów New York Timesa i wielu innych amerykańskich list bestsellerów, a zaczęła się od Instagrama. To jest tak zwana Instagram Poetry, czyli mamy obrazek kawy, obrazek ciała kobiety i na tym sentencja. Rupi Kaur, która mieszka w Kanadzie, opisuje tutaj po pierwsze swoje dzieciństwo, ale też przede wszystkim miłość. Sporo jest tu erotyków bardzo śmiałych. I to są po prostu doświadczenia dziewczyny. Ta książka też powstała, jak wiem, w taki sposób, że ona uczyła się języka angielskiego i wypróbowywała tę angielszczyznę bardzo prostą na takich właśnie sentencjach. Te sentencje chwyciły, cały świat dalej je podawał i czytał. I rzeczywiście ma to pewną siłę, ma to siłę zapisu doświadczenia, tak można to czytać. Można zrozumieć, że ten rodzaj wrażliwości może się podobać rozmaitym dziewczynom, które same próbują pisać, no i to trafia do czytelnika. Natomiast są tu rzeczy, które nieco niepokoją, ponieważ tak naprawdę Rupi Kaur próbuje przekonać dziewczynę, że rzeczą najważniejszą na świecie jest oczywiście kochać, kochać, kochać. Nie liczy się. Nie liczy się ta kartka, nie liczy się na czym siedzisz, twój stopień naukowy, twoja praca, nie liczy się nic oprócz miłości. A jeżeli masz dbać o sukces, to owszem, ale wszystkich innych, których obdarzasz swoją miłością. Wydaje mi się, że trochę jednak jest to cofnięcie się, właśnie jeśli się myśli o roli dziewczyny i o tym, jak chce się kształtować dziewczynę, bo taka książka, tego rodzaju bestseller jest rodzajem właśnie pewnego kształtowania wrażliwości. W tym sensie mnie rozczarowało. Jeśli chodzi o literaturę, no to jest to bardzo prościutki zapis. Oczywiście powstało mnóstwo parodii Rupi Kaur, ale z drugiej strony można zrozumieć, że to ten rodzaj wrażliwości dzisiaj może przemawiać. Ja bym to nazywała zapiski z życia. Natomiast mamy też polską podróbkę Rupi Kaur. Przede wszystkim zobaczmy, jak ta książka jest gruba. Chłopcy, których kocham, Anna Ciarkowska. Wielki tom. Myślę, że sam ksiądz Twardowski, wszystkie książki, które napisał, może zajęłyby coś ten rodzaj tomu albo wybór wierszy Miłosza. Ale kiedy otworzymy tę książkę, zobaczymy, że składa się przede wszystkim z pustych stron. Ponieważ treści tu jest bardzo niewiele. Książka kosztuje 40 zł. I stosunek ilości treści do grubości jest dosyć zaskakujący. Anna Ciarkowska poszła tropem Rupi Kaur, czyli opowieść o doświadczeniu, przede wszystkim to opowieść o wrażliwości, ponieważ poezja według Anny Ciarkowskiej to jest po prostu emanacja wrażliwości, którą każdy ma, której nie trzeba się uczyć. Tylko po prostu wyciąga się ją z siebie jak z muszli małż czy coś takiego. Ta książka zaskakuje brakiem treści. Są tu same ogólniki, jakieś morze, jakieś muszle, jakieś tsunami. O ile Rupi Kaur to była rzeczywiście mięsista historia, w której był i gwałt, dorastanie, ojciec, miłość erotyczna, wszystko tu jest, to tutaj mamy same jakieś małże, same jakieś ryby, kamienie. Muszę powiedzieć, że dawno się tak nie wynudziłam, jak czytając tę książkę. Jeden rysuneczek i jedno zdanie. Chciałbym powiedzieć ci, nie bój się, i sobie powiedzieć, i nam. Rzeczywiście, każdy może to napisać, ale czy każdy powinien? Poezja przede wszystkim bierze się z innej poezji, przede wszystkim bierze się z czytania i przede wszystkim nie jest emanacją wrażliwości, tylko pracą w języku, o czym wiedzą prawdziwi poeci. Także zamiast męczyć się z tą niesłychanie nudną i, powiedzmy to, egzaltowaną pseudopoezją, powiedzmy zapiskami, warto sięgnąć po prawdziwe wiersze miłosne, a ostatnio wyszło ich całkiem sporo. Jerzy Jarniewicz, Puste noce. Książki o miłości to są często książki o tym, co było, ponieważ miłość, która się kończy, jest dobrym materiałem poetyckim. W tej książce miłość też korzysta z arsenału wojennego, co jest tym bardziej ciekawe. A więc wojna.
Jeśli wojna jest przedłużeniem czegokolwiek, choćby innymi środkami, to chyba tylko tych chwil, kiedy przypominam sobie, jak prężyć się skóra i twardnieją brodawki, albo kiedy wpuszczasz pod prześcieradło, które nas przykrywa, zielonego świerszcza i robi się nam trojgu, jak na łące w słońcu. Piękny erotyk. Inna poetka, Ilona Witkowska, książka druga młodej poetki, Lucyfer zwycięża. I tu mamy mięsistą treść o tej miłości. Emilia nie mówiła wprost, na czym ma polegać pobyt do towarzystwa. Z jej słów, których dzisiaj nie pamiętam, wynikało, że niekoniecznie musiało dojść do uprawiania seksu. Ja potraktowałam tę propozycję jako wyjazd, gdzie mogłabym miło spędzić czas, a może i nawet zakochać się, bo Emilia mówiła, że to fajni mężczyźni. Pierwszego dnia przyszli może dwóch czy trzech w wieku około 30 lat, urody południowoeuropejskiej. Odbyła się z ich udziałem zwykła impreza. Mówienie o miłości i o seksie może być też mówieniem o rzeczach dramatycznych i strasznych, tak jak tutaj, mówieniem o braku miłości. Poezja bardzo często operuje ironią i odwołuje się do inteligencji czytelnika. Debiut. Agata Jabłońska, Raport wojenny. Znowu połączenie wojny i miłości. Pierwszy wątek. Wzdłuż głowy i pleców znak zapytania, drganie tej struny, która tu była przedtem i zostanie na zawsze. Wróci, kimkolwiek będziesz, wobec czego staniesz. Na końcu zdania będzie twoja kolej, moje ostatnie słowa. Weź mnie na ręce, połóż na dnie czółna. Poezja, proszę Państwa, to jest praca w języku. Dlatego nie dajmy się nabrać na puste strony.